Siemano w południe, a raczej siemano mamy skwar. O, idealne właśnie przywitanie. Mamy dzisiaj wtorek, godzina dokładnie, Szoko, zerknij sobie, 15. Mamy aktualnie na termometrze w Audi 34 stopnie. Tam ostatnio pisaliście w wczorajszym filmie, że Audi zakłamuje zegar. Nic nie zakłamuje, bo temperatura sprawdzana z zegarem zewnętrznym pieca od centralnego ogrzewania, także nie zakłamuje. Teraz wybiło 35 stopni, 35,5, bo wyjechałem w słońce, stałem w cieniu. No pali na potęgę, pszenica jak widzicie się kłosi. No zaraz wam pokażę przykład pszenicy, gdzie ma wodę na dołku, jaka ona jest, w jakiej ona fazie jest, jeszcze nawet jest niewykłoszona. I to jest ta faza, jaką pszenica powinna mieć, gdzie 1 czerwca pszenica wykłoszona. Ludzie, no to jest coś niepojętego jak dla mnie. No zobaczcie, jaka pszenica niewykłoszona. O, i tak się prezentuje obraz pszenicy niewykłoszonej. Tu na dołku oczywiście jest dosiewana, bo tu dołek likwidowaliśmy, ale tam na górce widać, za tym żółtym paskiem jest niewykłoszona pszenica, bo tam idzie drena gdzieś, a wyżej już jest pszenica wykłoszona. To jest efekt właśnie braku wody i no i rośliny po prostu bronią się, redukują, kłoszą się, bo roślina ma zakodowane, ma pobraną ilość azotu i wie, ile ma wody mniej więcej. Po prostu kłosi się, bo brakuje jej wody, żeby wytworzyć jakikolwiek plon. Dlatego się wykłaszają zboża. Dość wcześnie w tym roku to nastąpiło. No faktycznie nie było zimy, ale to nie chodzi o to, jest brak wody, bo gdzie jest woda, to jeszcze jest niewykłoszona. Ja jadę teraz na warsztat, muszę pomóc bratu wrzucić wał od kornika, bo nie wrzuciłem tego na film, co się od Janie pawliło. Po prostu wał dostał wibracji. No i pokażę wam, o co chodzi. I jedziemy teraz, wyjechałem na ulicę. Nie będę trzymał kamery i nie będę gadał za bardzo, no bo to niebezpieczeństwo w ruchu jest. Także w późniejszych godzinach dnia. O, no wyjechaliśmy za miasto. No i co, standardowo Audiolo się jedzie i muza musi grać, nie? Musi, bez muzy to nie jazda. Ogólnie co do vlogów, bo tam zapowiedziałem, że będą vlogi z przygotowania do żniw, tak więc będą te vlogi. W niedługim czasie już zamówiłem części tam do Activi i coś będę działał, troszkę tam będzie pracy przy niej, niedużo, taki bardziej przegląd, coś tam muszę wymienić, nie będę zdradzał co. Coś tam trzeba dospawać będzie, także wszystko będzie na vlogach. Taka mała zapowiedź i dzisiaj pokażę ją mniej więcej wam we vlogu, jak wrócę do taty na gospodarstwo. Tak pokrótce opowiem, kiedy, co i jak. Jeszcze nic nie nagrywałem, dopiero wszystko będę nagrywał. Myślę, że będą fajne filmy, trochę edukacyjne, trochę rozrywkowe, tak pół na pół. No, coś tam wam pokażę. No i co? No i gorąco, gorąco ludziska. Miastowi się cieszą, pogoda na spacery i na plażę taka jest. No ale no, no jeszcze nikt nie wymyślił takiej rzeczy i takiego miejsca, żeby każdemu pasowało. Dlatego no musimy sobie jakoś dawać radę, żyć z tym, no i pogodzić, tak? No, będzie padało, w mieście też będą mówili, a rolnikowi pada, a w mieście nie da się wyjść na dwór, na plażę. No taki urok jest, rolnik się cieszy z deszczu, miastowy się nie cieszy. No chyba, że działkowcy mieszkają w mieście i mają działkę, to oni się cieszą z deszczu. Dobra, dojechaliśmy właśnie na miejsce i wam pokażę ten wał. Także widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na warsztacie i zobaczcie, co tu się stało. Mnie tu nie było, tego nie rozbierałem. Widocznie brat to rozbierał. Z tego co widzę, to tutaj 4 śruby się wykręca i chyba to schodzi wtedy. Nie wiem, nie rozbierałem z tego. Co tu mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka?
No, że jest powybijane wszystko, wiadomo, lewo, prawo, ruch. Jest to do robienia. Tutaj też jest, wyrobienia są widoczne, nawet jak się dotknie palcem. Nie jest to jakieś duże, ale jest i trzeba to naprawić. No i to ten sworzeń, tą całą podstawę trzeba, tak zwaną obrotnicę. Znaczy obrotnica, tu jest obrotnica, a tu jest podstawa od obrotnicy. Tak mi się wydaje. Trzeba to wykręcić i zawieźć, żeby zrobili nowe łoże. Tutaj trzeba zrobić, naspawać, nowy wymiar. I tu pod jabłka od siłownika, widzicie, jest wyrobione tutaj. Musi być wszystko wytoczone, naspawane, wytoczone na prawidłowy wymiar. Nowe jabłka trzeba dać. No i to tyle z pługa. I tutaj wam nie pokazywałem ostatnio w odcinku, znaczy nie nagrałem vloga. Zobaczcie, co się od Janie pawliło. Co mianowicie się stało? A stało się to, że wszystkie młotki wymieniliśmy. No i wysiadły łożyska. Ogólnie wysiadły łożyska. No, kornik 10 lat ma, trochę zrobił. Co było przyczyną? Miał straszny luz, strasznych wibracji dostawała maszyna, chodził wam na lewo i prawo. Ogólnie tutaj, jak nakładamy łożysko na półośkę, na ośkę, to one wchodzi nam luźno. Wchodzi nam luźno. Byliśmy w zakładzie i myśleliśmy, że ogólnie wał ma 2,5 metra. Ponad 2,5 metra z ośką, bo 2,5 metra ma chyba roboczej, plus tutaj ośka, co wystaje, to będzie więcej. No i nikt nam tego nie uchwyci, żeby napawać to i zrobić wymiar pod łożysko nowy, czy nawet tuleję jakąś wstawić. I pan wymyślił, że jest taki klej do łożysk. Tutaj dużego luzu nie ma, tam ogólnie pod łożysko się robi chyba 300 z tego, co mówił. A tutaj mówi, że jest na plusie, nawet 0,02 na plusie, a mówią, że ten klej do łożysk specjalny, on 0,22 redukuje. Także tu będzie łożysko nowe łożysko trzeba, bo stare jest wytarte i ma wyrobienia. Trzeba kupić nowe łożyska i to będzie wszystko wklejane na ten klej. No bo nie ma gdzie tego uchwycić. U nas nikt w okolicy nie ma takiej maszyny, żeby to uchwycić. I będziemy to próbowali na ten klej. Mówi, że ten klej jest tak mocny, że później bez palnika nawet nie podchodzi do tego, że nie da się zbić, trzeba grzać do czerwoności, czyli będzie to chodzić. A jeżeli nawet nowe łożyska kupimy i założymy na to, to podejrzewam, że one też ciaśniej będą wchodziły, bo te nowe autentycznie, drodzy widzowie, wchodzą tak. Wchodzą normalnie, latają lewo, prawo, przód, tył, przód, tył. Czyli one też jest wyślizgane już od tego bicia, od tych wibracji. Mówią, że te wgnioty na wibracje nic nie będą miały wpływu, bo on jest wyważony oryginalnie. Jeżeli na łożyskach luzu nie będzie, to będzie wszystko chodziło dalej. Nowe uszczelniacze pójdą. I to tyle z kornika. Wykoszony tylko plac, no i awaria. W sumie to i może dobrze zrobi się, będzie chodziło. No, prędzej czy później tak wszystko się zepsuje. No taki urok, no. Tego rolnictwa, tak to jest, maszyny się psują, znaczy się psuły, psują się i będą się psuły, a te ratenowe psują się jeszcze szybciej, jest to robione, nie wiem, czy celowo, czy jak. No i to tyle w temacie z kornika, no i co? I my wracamy do taty i jedziemy, znaczy się jedziemy i będziemy kosić agres czy porzeczki, bo zbliża się zbiór. Na agres ceny w ogóle ma nie być, jakaś słaba cena w ogóle, także tamta druga plantacja i tak zostanie zlikwidowana, zostanie tylko ten w szpalerach, te dwie działki półhektarowe, czyli hektar zostanie agresu, a 60 arów zostanie zlikwidowane na pewno, bo tam jest pół wyschniętego. No i dobra, to tyle. Jeżeli jesteś nowy i nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz i daj łapkę w górę. No, także lecimy dalej. A i dużo ludzi właśnie ostatnio zauważa, że u nas, że kręci mnie Waltra i ogólnie nas, bo wisi, leży katalog, kalendarz jest. No jak widzicie, jedyna firma, która dała nam nie katalog, tylko kalendarz z Waltry. Przywiózł pan katalog, przedstawiciel. No i to tyle. A nie, że nas kręci. Po prostu dostaliśmy i wisi. Jako jedyna firma wyszła z inicjatywą dania czegoś więcej niż prospekt.
Siemano, mamy wieczór, a raczej noc. Mamy godzinę dokładnie 22:18. Szoko dopiero wraca z roboty do domu. Dlaczego tak późno? Nic nie nagrałem dla was, bo poszliśmy kosić ten agrest. Czemu wieczorem? No bo jak wiecie, w dzień jest ponad 35 stopni. No i od razu byśmy kosiarki zarżnęli. No może nie zarżnęli, no ale na pewno po dupie by dostały. Dlatego kosiliśmy od godziny w pół do ósmej do dziesiątej. Mam chyba z haczykiem 10:10 i dopiero wracam do domu. Oj, moja chyba zje tego szoka, co? I będzie zła, że tak późno. No ale nic się nie poradzi, taka pogoda jest. No i trzeba to w jakiś sposób pogodzić. Także ja się dzisiaj z wami żegnam, to tyle w temacie. I na razie, cześć, subskrybujcie kanał, dawajcie łapy w górę. Na razicho, cześć, dobranoc. Ja idę po browara. No, napiszcie w komentarzu, czy lubicie browara, bo ja lubię browara. A czy mogę mówić takie rzeczy? Mogę, przecież nawet już dzieci dzisiaj browara piją. Także na razie i dobranoc.